Chcąc wyruszyć na Śnieżnik, warto zacząć swoją podróż w Starym Mieście pod Śnieżnikiem. Historyczne miasto na północy Morawy, które otoczone jest ze wszystkich stron górami. Staré Město je vlastně takovým rozcestníkem, vede do Tří pohoří, je bránou do Tří pohoří, to znamená Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Rychlebský hor. Samozřejmě takovým nejdůležitějším bodem našeho města, protože se nacházíme vlastně na jeho úpatí, je pohoří Králického Sněžníku z jeho nejvyšším vrcholem, Králickým Sněžníkem, který měří 1424 metrů nad mořem. Zanim rozpočněte vendrůvke, pozvůlte se zaprosiť do místcového muzeum. Vyrušając ze Starého Města, čeká vás příjemný 10-kilometrový spacer. Można się wspiąć na wysokość prawie 900 metrów. Ścieżka prowadzi przez Strybrnicę, chatu na Nawrsi, aż do przełęczy pod Śnieżnikiem, obok źródła rzeki Morawy lub obok słynnego pomnika Małego Słonia. To są nieodłączne symbole lokalnego krajobrazu. Śnieżnik to Narodowy Rezerwat Przyrody. Jego nazwa wywodzi się najprawdopodobniej z faktu, iż przy szczycie śnieg utrzymuje się przez 8 miesięcy w ciągu roku. Rzeka Morawa ma swoje źródło zaledwie kilkadziesiąt metrów poniżej szczytu góry. Po 354 kilometrach wpływa do Dunaju. Dla ludzi, którzy kochają barwy, świat, który mieni się kolorami, to na pewno to jest jesień. Ja wolę osobiście wiosnę, bardzo lubię lato. W każdym momencie te góry są przepiękne i za każdym razem są inne. Zimą są majestatyczne. Ze Śnieżnika można przejść dalej na polską stronę. Miasto Międzylesie zachwyca swoją historią. Wokół miasta rozciągają się przepiękne tereny turystyczne, góry, trasy rowerowe, single tracki, które są budowane. Niektóre są już udostępnione dla rowerzystów. Można powiedzieć, że to jest raj dla takiego wypoczynku rodzinnego, spokojnego, takiego nie skazanego na zwiedzanie centrów turystyczno-deptakowych, tylko wypoczywamy tu w sposób aktywny, rodzinny. Przeszliśmy w sumie 28 kilometrów. To wycieczka na cały dzień. Przez dwa kraje, jedno pasmo górskie i z niezwykłymi widokami.